Znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze, w pracowni moich marzeń. Naprawdę, naprawdę powiem Ci, że ten widok w ogóle, który jest przez okno, że te materiały, że ten klimat, który tutaj udało się uzyskać, no, to jest po prostu moje marzenie. A obok jest łazienka, która jest całkowicie zupełnie innym charakterze niż ta, która jest na dole. Trochę inaczej wygląda. Czemu podjęłaś taką decyzję, że chcesz coś zupełnie innego, a nie w takiej samej konwencji? Bo obie mi się podobały, obie konwencje. Myślę, że zupełnie czarnej, cześć kochanie, zupełnie czarnej łazienki bym nie chciała, tej łazienki tutaj u góry, bo jednak to jest większe pomieszczenie, może trochę częściej się z niego korzysta i to byłoby trochę przytłaczające, więc ta czerń została w toalecie na dole, natomiast tutaj jasność, no jasność, no kochanie. Jasność i złote dodatki pięknie wyglądają, no i blat pod umywalką. Z czego on jest, ten blat właściwie? Czy on jest z kamienia? Nie, to nie jest marmurowy blat, bo jestem zbyt leniwa na marmurowy blat, powiem Ci szczerze. Na początku rzeczywiście myśleliśmy o marmurze, ale jest to kamień, który wymaga tyle konserwacji, tyle dbania, a ja lubię sobie upraszczać życie, nie lubię go sobie komplikować, więc to jest płytka. To jest płytka? Tak, to jest płytka. Teraz nie wiem, czy przypomnę sobie dobrze nazwę, ale wydaje mi się, że Kalakata i to też jest marka opoczną, tak jak płytki na podłodze. Ale wygląda zupełnie jak marmur, no wygląda rewelacyjnie. Tak. I to jest patent, który mieliśmy w poprzednim mieszkaniu, czyli jest położony blat z jednego kawałka, też jest płytka wielkoformatowa, więc nie ma żadnych łączeń, żadnych fug, tylko jakby przód jest dorobiony kawałeczek, więc przy minimalnej fudze no, wygląda jak marmurowy. No zupełnie. I wanna wolnostojąca. Tak, to też moje marzenie. Wiem, że trochę się to kłóci z ideą oszczędzania wody, ale wanna jest malutka, ma 130 cm, to też jakby wymóg gabarytów łazienki. Tak, i myślę, że to jest też element, który robi duże wrażenie. A płytki, które są na podłodze, które pasują do czerni, jak się okazuje do bieli, no tutaj dokładnie w tej tak łazience samo też. Ale one są troszkę jaśniejsze chyba niż te na dole. Delikatnie tak. To tak jak mówiłam wcześniej, to jest model white, bodajże nie grey, czyli jakby bardziej biały. Tak, ale to też moim zdaniem zapewnia taką spójność całemu wnętrzu, tak? Że się te same elementy się pojawiają, tak samo jak drewno się pojawia. Tutaj jest taka sama sytuacja, że też nic byś już nie chciała dodać, nic byś nie chciała. Nie podoba mi się kinkiet w łazience jeden. Aha, czyli jednak jest tak, jeszcze do zmiany. Tak, tak, więc myślę, że prędzej czy później po prostu nie udało mi się znaleźć tego czegoś w tym jednym przypadku, co nie wiedziałam do końca, jak powinno wyglądać, więc jest coś fajnego, natomiast ty masz parcie na szkło. Tak, ale jest słodki. Natomiast tak, to chyba jest jedna rzecz w całym domu. No to jest i tak bardzo duży sukces. Prawda? Jeszcze mam tak, jeszcze mam do Ciebie takie pytanie. Powiedz mi, a co myślisz na temat sztuki? Czyli na temat obrazów, na temat rzeźb? Czy to są jakieś takie zbędne elementy, czy nie, to też jest lubisz? Nie, to jest dla mnie ważne we wnętrzu. Tego mi trochę brakuje. Tak jak się rozejrzysz, to widać kilka rzeźb. Ta, która stoi na moim biurku, a na którą patrzę w tej chwili, tak, to jest dla mnie szczególnie ważna, bo to jest nagroda, którą dostałam od Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, za zaangażowanie. Brakuje mi jeszcze obrazów na ścianach. Ale będziesz wieszać? Tak, myślę, że kilka, dosłownie kilka. Kilka grafik, plakatów widzieliśmy na dole, w tym Wasilewskiego, to jest jakby, to jest oryginał, to jest mój ukochany rysownik. Tak, na pewno mi brakuje. Myślę, że coś może namaluję sama, bo czuję taką potrzebę. Zresztą malutki obraz, który stoi na dole, też jest mojego autorstwa. I tak, to jest ważny element. I tak na sam koniec chciałabym się Ciebie zapytać o to, jakbyś miała innym doradzić i czym się mają kierować, zmieniając swoje wnętrza? Sercem? Wiem, jak banalnie to brzmi, strasznie banalnie to brzmi, ale tak. Tak, myślę, że sercem i tym, co w środku jest, rzeczywiście jest. Czasami to jest bardzo różne od trendów, czasami to jest bliskie trendom aktualnym, bo te trendy we wnętrzach, one są, tak? Nie uciekniemy od nich trochę, ale tak, myślę, że sercem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. No i co, moi drodzy, kierujmy się zawsze sercem.